temat samej śmierci pierwszego, no nie ma co ukrywać, wiemy niewiele. Tak naprawdę jedynie tyle, że zginął podczas pierwszej wielkiej wojny Shinobi, o czym powiedziano nam w pierwszym databooku Rinnosho. Nie mamy natomiast pojęcia z czyich rąk, ani w jakich okolicznościach do tego doszło. To znaczy, no istnieją tam różne teorie na ten temat, jedne mówiące o tym, że miał on zostać zabity przez Kakuzu, a jeszcze inne, że chorował na to samo, co członek klanu Uchiha. Tutaj odsyłam was do materiału na temat choroby Itachiego. Jednak pomimo tych wszystkich teorii, nic nigdy nie zostało oficjalnie potwierdzone. A skoro sam databook wyraźnie mówi, że zginął podczas pierwszej wielkiej wojny Shinobi, to przy tym pozostańmy. Temat Kakuzu też myślę, że możemy sobie darować, gdyż czwarty databook wyjaśnił nam, iż powodem, dla którego Kakuzu został Nukeninem, był właśnie fakt, że nie udało mu się wypełnić misji zabicia Hokage. A co więcej, miał podobno odnieść liczne obrażenia i ledwo wyjść z tej walki żywy, z uwagi na styl drewna, którym posługiwał się pierwszy. Tutaj zresztą gdzieś widzicie ten fragment. Tak więc, jak sami widzicie, temat Kakuzu, no, możemy sobie spokojnie wykluczyć. Zapytacie więc, w jaki sposób umarł Hashirama? W dzisiejszym materiale nieco się temu przyjrzymy i zastanowimy się, czy aby przypadkiem nie zginął z rąk Kosmity. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Na dobry początek zacznijmy od tego, iż szansa na to, jakoby mogli się spotkać, była naprawdę wysoka. W końcu od zdrady Kaguyi do czasów Hashiramy minęło sporo czasu, a Jigen tym samym mógł spokojnie się zregenerować. Dodatkowo nie zapominajmy, że Hashirama był w końcu uważany za boga Shinobi, a co więcej, poradził sobie z Madarą w Dolinie Końca. Nie chce mi się więc wierzyć w to, że mógł go tam pokonać jakiś random na froncie. To znaczy, ja nie mówię, Jigen prawdopodobnie nie był wtedy w pełni swoich sił, a nawet uważam, że mogli być na równym poziomie. Ale jaki właściwie mógł mieć w tym interes? No właśnie, tego nie wiemy. Jednak co jeśli wszystko, to sprawka Czarnego Zetsu. No bo patrzcie, wiedział, że jedyną osobą, która byłaby w stanie poradzić sobie z Hashiramą, był Jigen i ukartował to tak, aby ich na siebie natknąć podczas wojny. Tylko że tutaj z kolei nie mamy pojęcia o tym, czy Zetsu w ogóle wiedział o przetrwaniu Ishikiego. Ale co jeżeli odwrócić by sytuację i to Ishiki miałby wiedzieć o istnieniu Czarnego Zetsu? Tym samym nieustannie go obserwując i upewniając się, że ten na pewno nie pokrzyżuje jego planów. Być może też w ten sposób chciałby, Kaguya została odpieczętowana, gdyż nie mógł pogodzić się ze zdradą i tym, że został pokonany przez członkini klanu o niższej randze. W sensie rozumiecie, chciał wyciągnąć wobec niej jakieś konsekwencje. Przecież niemożliwością byłoby to, gdyby historia o zapieczętowaniu matki przez dwójkę synów była znana w całym świecie Shinobi, a do Ishikiego by jakimś cudem nie dotarła. Wiedząc, że Kaguya nadal żyje, jednak jest zapieczętowana, pozwalał Czarnemu Zetsu na realizację planu, by następnie móc się na niej zrewanżować. Nie zapominajmy, że plan Zetsu obejmował również zasadzenie boskiego drzewa, czyli dwie pieczenie na jednym ogniu tak naprawdę. Brzmi całkiem legitnie, czyż nie? No dobra, Bartuś, ale skąd on niby miał wiedzieć, że Zetsu chce ją wskrzesić? Oboje byli w końcu z tego samego klanu, a co więcej, podróżowali jako para. Mogli tym samym znać się już na tyle dobrze, że wiedzieli, jakimi dysponują technikami. Być może nawet sam Czarny Zetsu był takim ala protokołem ratunkowym dla klanu Otsutsuki w momencie, kiedy nie zostawili na nikim karmy. Ale to z kolei gryzłoby się trochę z tymi najnowszymi wydarzeniami. Bo przecież nawet jeśli Ishikiemu nie udało się zostawić karmy na ciele Kawakiego, to mógłby właśnie stworzyć takiego Czarnego Zetsu po to, by kierował w jakiś sposób Kołdem. Natomiast no też zwrócił uwagę na to, że w tamtej chwili myślał, że już wygrał i nie obstawiał kompletnie innego scenariusza. Ponadto w chwili, kiedy zaczął się już sypać, prawdopodobnie nie miał już też na to siły i no zwyczajnie tego nie zrobił. Zakładając, że ze wszystkich członków kary Ishiki żyje najdłużej, to myślę, że poniekąd trzyma się to wszystko kupy. Bartuś, ale jak to się ma w stosunku do Hashiramy? Ano tak, że mógł on stanowić ogromny problem dla planu Ishikiego w przyszłości, stąd ten, doskonale wiedząc o panującym konflikcie politycznym, wtopił się w tłum i będąc przebrany za jednego z Shinobi wrogiej nacji, po prostu go zabił. Bartuś, ale co z chorobą? Przecież mógł rzeczywiście chorować na to samo co Itachi. Szczerze to w to wątpię, bo raz, że wtedy nie poszedłby na front, a dwa, że podczas Edo Tensei był dość młodym wieku. A nie zapominajmy, że ta technika przywracała do stanu, w jakim naturalnie Shinobi umarł. Co więcej, wyraźnie widzieliśmy, że miał uszkodzony też lewy naramiennik, co już świadczy o tym, że rzeczywiście brał udział w jakiejś wojnie. Jigen, jak wszyscy dobrze wiemy, posiadał zdolność zmniejszenia materii, więc nie zdziwiłbym się nawet, gdyby zabił go tymi czarnymi prętami, które zmniejszone wysłał w jego stronę. Tak jak to chociażby robił przy walce z Naruto i Sasuke. Cie no, to chyba byłoby za bardzo obvious, a Jigen poniekąd chciał w końcu pozostać anonimowy. Chyba że zrobiłby to, kiedy nikogo wokół nie było. No nieważne. Jedyne, co w sumie by nie pasowało w tym wszystkim, to fakt, iż podczas techniki ożywienia Hashirama by coś na pewno wspomniał na ten temat. A nawet jeśli nie on, to przecież rozmawiał z Hagoromo, więc wątpię, że mędrzec nie ostrzegłby Naruto przed tak niebezpiecznym rywalem. Podsumowując, nie wiemy, czy rzeczywiście Jigen aka Ishiki był główną przyczyną śmierci pierwszego, natomiast jest w tym jakaś szansa. Mógł chcieć rzeczywiście zemścić się na Kaguyi, bo duma nie pozwalała mu tak tego pozostawić, dlatego pozwalał Czarnemu Zetsu na realizację swojego planu, bacznie go przy tym obserwując. Ten zrobiłby tak naprawdę za niego całą brudną robotę, a Ishiki na koniec mógłby pozyskać także owoc boskiego drzewa. Hashirama był tutaj celem, gdyż Jigen chciał przyspieszyć realizację planu Zetsu, by przywrócić Kaguyę. Koniec końców uśmiercając go podczas pierwszej wielkiej wojny w przebraniu za Shinobi wrogiej wioski. Tutaj idealnie pasuje ten mem z marionetkami, wtedy Jigen sterowałby Zetsu, ten Madaron, Madara Tobim, a Obito Nagato. Idealnie pasuje.
Jednak to, w jaki sposób rzeczywiście zmarł pierwszy, pewnie pozostanie zagadką. Chyba że za jakiś czas dowiemy się czegoś więcej. Tak czy owak, napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie i czy poniekąd zgadzacie się z tą teorią.